obstawiać i podejrzewam, że... Ja patrzyłem wtedy pod kątem, ale w ogóle nie wiem, czy ona coś... Tak, ona będzie tak. W takim razie serdecznie zapraszamy pana doktora do prelekcji na temat Maksymiliana Kolbego. Dobry wieczór państwu. Państwo pozwolicie, że ja się będę posiłkował notatkami, bo to nie jest temat, o którym bym mówił zbyt często, więc nie mogę wszystkiego zmieścić w głowie. Czy możemy prosić? Pretekstem jest oczywiście autorstwo tego projektu domu, w którym jesteśmy. Domu, który tak wyglądał w oryginale. Z tą wrażeniowo ciężką skrzynią. Jak się dowiedziałem od gospodarzy, która kryła zbiornik na wodę ze względów higienicznych. A autorem jest właśnie Maksymilian Golbi, urodzony w Warszawie. W Boże Narodzenie 1895 roku, 25 grudnia, skończył w Warszawie gimnazjum imienia Staszica. W 1912 roku zrobił maturę i jak wielu warszawiaków wyruszył do najbliższej ościennej uczelni architektonicznej, bo w Warszawie wtedy takiej nie było, mianowicie do Lwowa na Politechnikę Lwowską. I tam bardzo wielu z nich studiowało. I tutaj państwo widzicie, to jest legitymacja profesora Lecha Niemojewskiego, ale zakładam, że Maksymilian Goldberg miał zupełnie taką samą. Proszę zwrócić uwagę, że w Imperium Austro-Węgierskim na legitymacji nie ma ani słowa w języku urzędowym, czyli niemieckim. Wszystkie rubryki są w języku polskim. Zdjęcie jest na całą stronę, jest jakoś przedziwnie foliowane, jakaś technika niezwykle zaawansowana, nawet jak na dzisiejsze czasy i na pełen rozmiar legitymacji. Ale to jest oczywiście Niemojewski, a nie Goldberg. Rozpoczął tam studia w 1912 roku i po dwóch latach już niestety wojna te studia przerwała i przebywał w Budapeszcie. Zapewne został po prostu internowany jakoby poddany rosyjski. Odwieziony, że tak powiem, od linii frontu. Podobnie na przykład Zdzisław Mączeński, późniejszy profesor i dziekan Wydziału Architektury w Warszawie, który był Galicjakiem, a już pracował w Warszawie, został wywieziony aż do Moskwy i dopiero znacznie później mógł do Warszawy wrócić. Więc Goldberg przebywa do 15 roku w Budapeszcie i potem przyjeżdża do Warszawy i w 16 roku zapisuje się na nowo powstały Wydział Architektury. W tym roku nasza szkoła świętuje swoje stulecie i pracuje równocześnie w pracowni inwentaryzacyjnej Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Jakbym mógł następny slajd poprosić. Pracownia, która położyła wielkie zasługi dla najpierw inwentaryzowania, później konserwacji, rekonstrukcji, generalnie ratowania zabytków i w ogóle krzewienia tej idei, którą musimy rozumieć, że była wtedy bardzo nowa, interesowania się i dbania o obiekty dawne. To jak dzisiaj do tego podchodzimy, było kiedyś zupełnie nieznane. To jest rysunek, który oczywiście nie jest rysunkiem inwentaryzacyjnym, to jest rysunkiem wrażeniowym, natomiast ma taką wartość, że jest oryginalnym rysunkiem Goldberga z 1917 roku. Na dole jest data i jest jego autorskim rysunkiem właśnie ta kapliczka. W 1922 roku zrobił dyplom. Następny poproszę. Aha, jeszcze ze studenckich czasów. To są karykatury autorstwa Mariana Walentynowicza, znanego nam przede wszystkim z Koziołka Matołka,
z rysunków do Koziołka Matołka. I tutaj, jak Państwo widzicie, co po niektóre osoby podpisane, nie wszystkie znane, to znaczy nie wszystkie utkwiły w zbiorowej pamięci. Natomiast ten Goldberg stojący z boku i patrzący no, z dystansu na to wszystko, coś to o człowieku mówi. I jeszcze następną poproszę. Tak, i tutaj z drugiej karykatury. On niestety, dama, nie została podpisana, nie wiemy z kim się przechadza. I następny poproszę. To jest rysunek kursowy z ostatniego roku studiów, roku akademickiego 21-22. Projekt wnętrza karczmy, wykonywany na zajęciach u profesora Rudolfa Świerczyńskiego. I teraz chciałem, żebyście Państwo zwrócili uwagę na jakby konserwatyzm form, na zachowawczość tych pomysłów. To jest bardzo istotne z tego względu, że odebrał dobrą edukację właśnie w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przyszłości, pracując tam, następnie na wydziale, i jest bardzo interesujący w tym pokoleniu ten moment przełomu, kiedy ludzie, którzy nabyli klasyczne wykształcenie architektonicznego, zaczynają jakoś absorbować idee modernistyczne i przestawiać swoje myślenie projektowe na te tory. Tutaj tego zupełnie jeszcze nie widać. Znaczy, to jest oczywiście na swój sposób modernistyczne, ale bardzo wcześnie, i klasyczność form niezwykle czytelna. Ostatni rok studiów. I następny poproszę. Tak. I dyplom niestety złożony w paręnaście, więc w takim stanie z 22 roku. To jest pierwszy rocznik dyplomantów. Są takie informacje błędne, że w 21 były jakieś dyplomy, to nieprawda. 22 rok, pierwszy rok, rocznik wypuszczania dyplomantów. Bardzo dobry rocznik. Lech Niemojewski również już pokazywany Państwu, Bogdan Pniewski, Lucjan Korngold wspomniany i wielu innych, to byli wszyscy absolwenci tego właśnie rocznika. Nabył tytuł architekta dyplomowanego. Dopiero ustawą z 28 roku można, znaczy nabyli tytuł inżyniera architekta. Więc na przykład dyplom Lucjana Korngolda, który odbierał z Politechniki, dzięki temu się zachował, odbierał z Politechniki przed, jakby szykując się do wyjazdu w 1939 roku, zawiera taką adnotację, że wolno mu używać tytułu inżyniera architekta. Czyli to ta zmiana w stosunku do tych przepisów 22 roku. Praktykował u Zdzisława Kalinowskiego w pracowni i z takich projektów, które są jakoś tam najistotniejsze, bo na pewno było ich wiele, ja o nie wszystkich wiem, to jest projekt schroniska na hali gąsienicowej Murowańca, który pewnie wszyscy znamy. I z tego, co wiadomo, dosyć duży udział Goldberga w tych pracach był. I projekt adaptacji, przebudowy dworu na Grochowie w Warszawie dla Andrzeja Wierzbickiego, przemysłowca, twórcy i prezesa Lewiatana. Wspomina personalnie Goldberga Wierzbicki w swoich wspomnieniach i pisze, że rezultat, bardzo dobry rezultat, bardzo dobry zdaniem Wierzbickiego, to taki, który polega na nie naruszeniu zewnętrznej formy budynku, a na przystosowaniu go do wszystkich potrzeb nowoczesnego, jak na lata, połowę lat 20. nowoczesnego domu. Był osiągnięty właśnie przez pracę z architektami i ciężką pracę, jak mówi, jego żony i jego własną. Razem osiągnęli taki rezultat, który był bardzo ciekawy. Dom z zewnątrz został poddany w zasadzie zabiegom konserwatorskim tylko, natomiast w środku takim przebudowom, które właśnie uczyniły go wygodnym. I w tym samym czasie zaczyna już pracować
Maksymilian Goldberg z Hipolitem Rutkowskim, partnerem na długie lata, nie do 1939 roku, dlatego że Hipolit Rutkowski się wycofał z tej współpracy w 1937 albo w 1938 roku ze względu na, to znaczy poddał się tej aurze, jaka zaczęła narastać niedobrze pod koniec lat 30. Jan Minorski, postać dosyć szczególna dla Wydziału Architektury i w ogóle dla architektury polskiej, ale jednak biograf architektów międzywojennych, pisał o tym duecie tak. Poza prezensem działał zespół Maksymiliana Goldberga i Hipolita Rutkowskiego. Pierwszy był mózgowcem z kompleksami, to jest w cudzysłowie podane. Drugi, architekt samouk, bez wykształcenia akademickiego, reprezentował świetny rysunek i śmiałe stawianie na początku każdego tematu na głowie, czyli tak zwane wariackie pomysły, a niezależnie od tego wielką rutynę w opracowywaniu projektów. W syntezie przynosiło to świetne projekty konkursowe według relacji Władysława Czernego i Romana Piotrowskiego. Władysław Schwarzenberg Czerny, jeden z ciekawszych architektów międzywojnia, dosyć mało znany, i Roman Piotrowski, mocno lewicujący architekt tego nurtu właśnie socjalnego mieszkalnictwa, po wojnie między innymi minister budownictwa i prezes całej spółdzielczości mieszkaniowej, bardzo ciekawa postać. I w 24 roku obaj panowie startują w konkursie na Muzeum Narodowe w Warszawie. Poproszę. No właśnie. I pierwszy konkurs na Muzeum Narodowe to jest rok 1924. Dwa lata później został ogłoszony drugi konkurs. Z racji niewyłonienia w pierwszym konkursie projektu, który by był satysfakcjonujący dla jury i dla całej społeczności. I teraz ci młodzi architekci, których projekty inne, zaraz Państwu pokażę, projektują taki budynek. I jeszcze następny. Tutaj jest ta elewacja frontowa od alei Jerozolimskich, ta, która opada w stronę Skarpy, jakiś Petersburg albo jeszcze ciężej, tak? Ja myślę, że po prostu temat przygniótł uczestników konkursu. Wszystkie projekty w tym konkursie były tak niesłychanie ciężkie, tak bardzo wsteczne architektonicznie, jak na połowę lat 20. niesłychane zupełnie. Nie pokazuję innych, bo to chyba nie ma sensu, ale nie odstawali za bardzo im minus, może tyle, że byli najmłodsi w konkursie wśród prac, na które zwrócono uwagę, bo dostali wyróżnienie, więc to może dziwić, że właśnie, że młodzi koledzy też się tak dali jakby spętać tej powadze zadania. I następne poproszę. Tak, a dwa lata później wygrywa taki projekt. No coś nieprawdopodobnego. Jak bardzo się różnią, jak bardzo wizjonerska była myśl Tołwińskiego w 26 roku, to jest bardzo wcześnie. Ten projekt później nabrał bardzo wielu przeróbek, ale nie w elewacjach, także w zasadzie ta pierwsza konkursowa elewacja została zrealizowana. Był Goldberg bardzo aktywny w życiu środowiskowym. Należał do twórców SAP-u, Stowarzyszenia Architektów Polskich, które powstało w 1926 roku. Wszyscy starzy architekci, cezura wprowadzona przez Lecha Niemojskiego, Niemojski dzieli to datami urodzin, ale mówiąc najkrócej, ci starzy to ci, którzy kończyli uczelnię jeszcze nie warszawską, a ci młodzi to już ci właśnie, którzy zostali absolwentami warszawskiego wydziału. I starzy skupieni w kole architektów, no z tradycyjnymi, cechowymi metodami próbowali nie dopuszczać młodych do samodzielnego wykonywania zawodu.
No i bunt młodego pokolenia doprowadził do powstania SAP-u. SAP powstał w mieszkaniu Pniewskich, dlatego że tylko Pniewscy mieszkali tak, że się mogło zmieścić więcej osób w mieszkaniu i tam były zebrania. Pani Jadwiga Pniewska wszystkich tam częstowała herbatami, radzili. Z tego wszystkiego powstało stowarzyszenie. Poproszę następny. I stowarzyszenie w 27 roku, rok po powstaniu, zaprasza takim właśnie zaproszeniem na pierwszy salon, pierwszy doroczny salon. Zdaje się, były wszystkiego aż dwa, także nie za wiele. I dalej poproszę. I tutaj wśród wymienionych projektów na samej górze w pierwszym wierszu Maksymilian Goldberg indywidualnie z kilkoma projektami i potem w zespole z Hipolitem Rutkowskim. Czyli widać, że to jest jeszcze ten czas, kiedy ta ich współpraca musiała być niesformalizowana. Poza tym ten salon zbierał projekty z jakiegoś wcześniejszego okresu, także one nie są z jednego roku. W każdym razie Goldberg miał co pokazać samemu. I również w duecie z Rutkowskim. I poproszę następne. I wydany został pierwszy rocznik SAP-u. Bardzo piękna okładka. Te takie szarości tych pierwszych liter z tych trójek. To jest srebrna farba, bardzo pięknie drukowana na takim półkredowym papierze o dużej gramaturze. To bardzo piękne. Piękna ta grafika i poligrafia. I chodźmy dalej. Tak, tak wygląda pierwsza strona. Widać, o co chodzi. 27 rok. I dalej poproszę. I tutaj jest Goldberg na 15 miejscu wśród członków stowarzyszenia. I dalej poproszę. Ale jest też wśród członków zarządu i w komitecie redakcyjnym rocznik. Był bardzo aktywny. Później również w Stowarzyszeniu Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, kiedy wszystkie te organizacje się połączyły, w SARP pod tą samą nazwą stowarzyszenie działa dzisiaj i w 1934 roku i tam również zasiadał we władzach organizacji. I teraz spójrzmy, co tam jest publikowane. No? Jest. Kramy mięsne i bławatne w Lidzie. Dosyć skomplikowana działka i budynek odpowiada na tę działkę, więc plan jest śmiały. Projekt jest teoretyczny, znaczy inaczej nie został zrealizowany, ale interesujący. I kolejny poproszę. I tutaj podobna sytuacja, jeśli chodzi o ukształtowanie działki. Rozbudowa dawnej fabryki magistra Klawę, dla którego, dalej poproszę, dla którego projektował również dom. To jest ten mechanizm, o którym wszyscy architekci wiedzą, działa zawsze, zadowolony klient wraca. Także dla Klawego rozbudowa fabryki, dla niego własny dom, dla niego w Drwalewie pod Grójcem duże zakłady farmaceutyczne, chemiczne, również projektował później w 30-tych latach Goldberg. Dom, który był bardzo piękny, stał na rogu Narbuta i Puławskiej i w jakiejś takiej radosnej atmosferze został w zasadzie zburzony i zrobiono z niego jakieś kuriozum, które tam stoi. Możecie Państwo zobaczyć. Nie ma nic wspólnego z tym domem. Był bardzo piękny. Z takim patio, które tu widać na tych dolnych zdjęciach. Wewnętrznym, szklonym patio. Bardzo monumentalnych założeń. Osiowa kompozycja. Miejscami bardzo symetryczna. Znaczy w tym patio symetryczna, później w układzie pomieszczeń już nie. I chodźmy dalej. I wreszcie publikowana też w tym roczniku
przebudowa fabryki dywanów na początku Marszałkowskiej przy Placu Unii między Marszałkowską a Polną. Była fabryka dywanów, przebudowuje się na siedzibę koncernu prasowego, tak zwanej prasy czerwonej. Ta czerwień to był kolor farby drukarskiej, a nie kolor orientacji politycznej. To była ta tania prasa, tak zwana brukowa, która się tam miała drukować. I tutaj publikowane rysunki do projektu i dalej poproszę. A tutaj zdjęcia z realizacji, to jest to zewnętrzne, dalej proszę. Ten front o nachylonej ścianie, który pewnie Państwo pamiętacie, życie Warszawy się tam drukowało, te glazurowane płytki, te nachylone szyby. Bardzo to była dynamiczna i piękna fasada, ale to, co ważne, działo się w środku. Poproszę dalej. Wnętrza bardzo proste i wyjściowo, tak? Znaczy, to mówię o tym, co zastali. Proste i niejakiej fabryki zostały przebudowane w bardzo ciekawy sposób. Absolutnie nowoczesna estetyka wnętrza, ale również śledzenie, to znaczy wspomaganie rozwiązaniami architektonicznymi, wnętrzarskimi procesu technologicznego. To był koncern prasowy, więc od kolegiów redakcyjnych, od biurek redaktorów, przez te wszystkie historie korektorskie, zecerskie, drukarskie, wszystko działo się w jednym budynku. I to wszystko było opowiedziane, znaczy ścieżki produkcyjne były opowiedziane kolorami elementów, które prowadziły. Raz to były balustrady schodowe, innym razem to były jakieś grafiki na tynku, czy nawet na stropie. Tutaj widać tą belkę. Niestety nie widziałem innych, znaczy boję się powiedzieć nie ma, ale nie widziałem innych zdjęć niż czarno-białe. To jest znane wyłącznie z opisów. Całe to projektowanie tej logistyki pracy tego koncernu. Natomiast bardzo dużo przeszkleń, bardzo dużo chromów, bardzo dużo otwartych wnętrz. Następne poproszę. Wnętrza jak na połowę lat 20. bardzo nowoczesne. Co ciekawe, nie projektowało się wtedy, jeszcze parę lat chyba też nie, na sposób modernistyczny, nowoczesny, architektury innej niż mieszkaniowa. W zasadzie w tej mieszkaniówce były największe ujście dla idei modernistycznych. Ten budynek właśnie był na długi czas pierwszym nowoczesnym wnętrzem akurat. Taka była sytuacja niemieszkaniowa. Chodźmy dalej. I teraz udział w konkursach. Startowali obaj w bardzo wielu konkursach. W tym cytacie Minorski pisał, że to przynosiło bardzo dobre rezultaty. Ja tutaj zatrzymam się tylko przy jednym temacie i dwóch konkursach, bo nie ma sensu omawiać wszystkich. Natomiast ciekawa sytuacja, konkurs na Plac Saski. Ogłoszony w 1925, rozstrzygnięty dopiero w 1927 roku. I zespół Goldberg-Rutkowski proponuje, jak Państwo widzicie i na tej perspektywie, i w rozwinięciu tej pierzei, akcent wysokościowy. Jako jedyny zespół wtedy taki budynek proponują. Nazywają go wielopiętrowcem, jeszcze słowo wieżowiec nie funkcjonuje. I ta praca została uznana w tekstach krytycznych do konkursu za pracę problemową, za pracę, która, znaczy problemową, ja cytuję dosłownie problemową, tak to określono, za pracę, która rozważa pewne zagadnienia, która być może w ówczesnym oglądzie spraw nie jest realizacyjna, no bo zbyt agresywna, wcześniej, ale interesująca, dlatego że zaczyna sprzęgać wnętrza, zaczyna przez tę dominującą bryłę wieżowca sprzęgać wnętrze Placu Małachowskiego z Placem Saskim i z tym placem, który się wytwarza między
znaczy tym rozszerzeniem królewskim, czyli między siedzibą późniejszą IPS-u, dzisiaj Hotel Victoria, a tą pierzeją, która zdaje się, że w ogóle w warunkach była narzucana, tych dwóch skrzydeł flankujących plac. I 10 lat później, od ogłoszenia tego pierwszego, w 1935 roku ogłasza się drugi konkurs, poproszę następny. I konsekwentnie proponują to samo. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo interesujące, bo 10 lat to jest dużo. I te 10 lat, 25-35 dla architektury, to jest bardzo dużo. I teraz, jeżeli zespół projektowy, robiąc wiele innych, w innych miejscach przekształcając projekt w odniesieniu do warunków konkursu, podtrzymuje tą decyzję budowania tu wysoko. To znaczy, że to było tak przemyślane, że oni nie mają powodu, żeby to zmieniać. To znaczy, nie mają powodu wyprzeć się własnego zdania. Bardzo interesująca sprawa. Po 10 latach powiedzieć, dobrze zrobiliśmy 10 lat wcześniej, nadal uważamy, że tak trzeba zrobić. Warto na to zwrócić uwagę. I co ciekawe, w tym konkursie wiele projektów spośród wyróżnionych i nagrodzonych postulowało akcent wysokościowy, niekoniecznie w tej lokalizacji, ale już oswojono się z tym, że wysokie budowanie do miasta po prostu powinno wchodzić. I chodźmy dalej. I teraz, jeśli chodzi o realizację, ich jest może nie bardzo dużo, ale relatywnie dużo, nie ma powodu, żeby je precyzyjnie omawiać. Zwrócę uwagę tylko na kilka. Ta, którą na pewno wszyscy Państwo znacie, to jest Marszałkowska 56, kamienica Konów. Drugi projekt, pierwszy projekt nie został zrealizowany. Utrudnieniem projektowym była konieczność wchłonięcia i zaadaptowania kina Imperial dzisiejszej Polonii, dzisiaj Teatru Polonia, późniejszego kina Polonia, ale w każdym razie budynek, który przetrwał wojnę i do dzisiaj cieszy oko bardzo piękną piaskowcową elewacją. I chodźmy dalej. Bardzo złe zdjęcie, przepraszam. Kamienica Palów, Marszałkowska 8. W zasadzie vis-a-vis tych zakładów drukarskich, o których mówiłem wcześniej. Palowie, właściciele wielkiej fabryki chemicznej Dobrolin na Woli, wcale bym się nie zdziwił, gdyby trafili do Goldberga poprzez zadowolonego Klawego, bo to też wiadomo, że zadowoleni klienci najlepszą reklamą, i lokowali pieniądze po prostu w mieszkaniach do wynajęcia. Jerozolimskie 101 przy Rogu Żelaznej, bardzo piękna kamienica duetu Gelbart i Sigalin, również dla Palów projektowana. Ta ustawa z 1935 roku, nie chciałem za długo o tym mówić, ale ten niezwykły rozwój budownictwa mieszkaniowego w Warszawie w drugiej połowie lat 30. spowodowany był mądrą polityką promowania mieszkalnictwa. Teraz się zaczyna o tym mówić na różne sposoby, cały czas się mówi, tylko nic się nie robi. Nie można być pazernym. Jest sens, żebym o tym mówił, czy może to już ominiemy? Nie wiem, może przez analogię do współczesnych czasów, jakby pan kilka słów powiedział, to bardzo interesujące. Do współczesnych czasów analogii żadnych nie ma. Zdecydowano, że wszystkie pieniądze wydane na budownictwo mieszkaniowe, czy indywidualne, czy zbiorowe, bez znaczenia, czy dla siebie, czy na wynajem, też bez znaczenia, odpisują się od podstawy opodatkowania. W związku z tym każdy, kto miał trochę oleju w głowie i trochę pieniędzy, wydawał co mógł na budownictwo mieszkania. Im więcej, tym lepiej. A ponieważ koniunktura się już ruszyła, już odbicie po wielkim kryzysie, na odbicie nastąpiło, to im drożej, tym lepiej. Chodźmy dalej. Oczywiście były również domy jednorodzinne, ich było znacznie więcej, głównie na Saskiej Kępie, chociaż nie tylko. To jest ulica Bajońska.
dom bliźni, dwurodzinny, dosyć interesujący. I następny poproszę. Tak, a to jest Styki, jeżeli dobrze pamiętam. To oba domy budowane dla rodziny Wolframów, którzy zbudowali dla siebie dom i jeszcze parę domów na wynajem. I chodźmy dalej. No właśnie, i nie tylko w Warszawie. Jeszcze raz to miejsce, gdzie jesteśmy. Zdjęcie publikowane w Architekturze i Budownictwie z 1935 roku. I jak powiedziałem, Hipolit Rutkowski tę współpracę przerwał. 1939 rok wojna, 1940 rok powstaje getto. Chodźmy dalej, nie wiem co tam jest, ale chodźmy dalej. Tak. W 1940 roku, kiedy powstaje getto, Maksymilian Goldberg otrzymał taką propozycję ukrycia, to znaczy dostał taką ofertę schronienia poza gettem i w jednej wersji wiadomo, że powiedział, że skoro wszyscy moi idą, to ja też idę, a w drugiej po prostu, że nie chciał narażać tych, którzy chcieli go ukrywać i do getta poszedł. Ponieważ był, na ile mi wiadomo, trochę chciałbym tutaj jakoś to relatywizować, nie jestem stuprocentowo pewien, był rzymskim katolikiem od urodzenia, to jak właśnie wszyscy Żydzi etniczni w tej sytuacji, katolicy, byli przez Niemców zbierani, gromadzeni, znaczy stłoczeni, bo ich było bardzo wielu, na plebanii Kościoła Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim. I to było miejsce dla właśnie tych etnicznych Żydów, a katolików. Tam była również kuchnia Caritasu, tam miał wstęp biskup warszawski i dwóch księży, to byli jedyni ludzie, którzy mieli legalny wstęp na teren getta. I pracował w szkole budowlanej, uczył rzemiosła, ponieważ był autorem podręcznika murarskiego przed wojną jeszcze, więc widać, że na tyle się właśnie swobodnie poruszał w tym rzemiośle budowlanym, że mógł tego również uczyć. Natomiast, na co wskazują świadectwa, co bardzo ważne, uczył młodych chłopców, no bo raczej szkoła była dla chłopców budowlana, uczył młodych chłopców poprawnej polszczyzny. Chodziło o to, że kiedy się przeprawiali na ryjską stronę, żeby jakby zmniejszać ryzyko, żeby... Przed wojną dosyć dużo publikował tekstów, artykułów na łamach czasopism architektonicznych. Natomiast pracował nad dwoma książkami. Jedna to powinowactwo kolumn renesansowej fasady. Bardzo poważna sprawa. Wszystkie porządki paladiańskie, winioli, są tam i oryginały antyczne są tam porównywane i z niezwykłą precyzją są badane proporcje wszystkich elementów. To są bardzo gęste, drobiazgowe notatki i widać, że to była straszna praca. I druga książka, która dotyczyła spraw znacznie bliższych współczesności, uwagi o praktyce i teorii architektury. I tam rozwijał zagadnienia związane z taką myślą, która go nurtowała. Mianowicie zastanawiał się nad dwoma pomysłami na kształtowanie formy architektonicznej. Tektoniką i stereotomią obiektu. Tektonika, mówiąc w skrócie, to jest składanie w rozumieniu Goldberga. Składanie formy architektonicznej z elementów indywidualnie i samodzielnie kształtowanych istniejących i stereotomia to jest budowanie zamku z piasku, to jest wydłubywanie w pełnym po prostu. Oczywiście są wydłubywania w pełnym typu Petra Jordańska, która udaje tektonikę, ale rozumiecie Państwo, czy
i kontynuował pracę nad tymi tekstami również w getcie. Są takie, to znaczy zachowały się notatki z lektur, zachowały się rysunki i jest taki zapis, w którym się miejscu, że z przyczyn ode mnie niezależnych muszę przerwać notatki z lektur. Dalej rysunki zaczynają być na coraz mniejszych skrawkach papieru. To są naprawdę wielkości znaczka pocztowego, arkusiki, gdzie są rysunki kilkoma kreskami, które dają absolutnie, znaczy pełen przekaz. Doskonale widać, co autor rysunku chciał powiedzieć przez ten rysunek. Synteza zupełnie nie bywa. Był autorem, mówię o tym jakby na koniec siłą rzeczy, ale proszę nie rozumieć, że to ma związek z okupacją. Był autorem ponad 100 fantazji, znaczy akwarelowych fantazji architektonicznych, niezwykle interesujących przez fakt odejścia całkowicie od tych zasad perspektywy i rysunku, który warszawska szkoła rysunku architektonicznego do dzisiaj pompuje w głowy i w ręce studentów. Na pewno przeszedłszy kurs profesora Kamińskiego, wiedział, jak to się robi i zupełnie to ignorował, rysując te ponad 100 akwarium. Zginął, świadectwa mówią, tak powiem, 12 sierpnia 1942 roku, czyli w czasie tej wielkiej akcji tak zwanej, czyli tej pierwszej akcji w getcie, likwidacji małego getta, wywózki do września, 300 tysięcy Żydów do Treblinki. Według jednych świadectw jest mowa, że zginął w Warszawie, według innych, że w Treblince. Myślę, że to nie jest najbardziej ważne, a nie wiadomo. W zasadzie nie ma żadnego opracowania poświęconego Goldbergowi do dzisiaj. Powstała jedna praca magisterska w 2003 roku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego u pana profesora Baraniewskiego. Taka biografia, życie i twórczość Maksymiliana Goldberga. Nie ma głębszych opracowań, nie ma analiz jego tekstów. Po wojnie teksty Goldberga opracowywał profesor Białostocki do publikacji i one w bardzo niewielkim formacie, w bardzo niewielkiej objętości były wydrukowane w architekturze dopiero po 1956 roku, mimo że zostały opracowane natychmiast po wojnie w 40 latach jeszcze i potem cisza, także to powinowactwo kolumn renesansowych zostało w rękopisie. Te uwagi o praktyce i teorii w maszynopisie, ale na tym koniec. Jeżeli popatrzeć, jak się układały kariery kolegów z rocznika, których tutaj wymieniałem, no to można sobie wyobrażać, że jeszcze bardzo dużo mogłoby się wydarzyć, gdyby losy mogły się inaczej potoczyć i gdyby mógł również pracować po boku. Chyba tyle. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałbym teraz jeszcze pokazać film, znaczy może inaczej, slajdy z okresu willi, z okresu międzywojennej. I wtedy zobaczymy, przyjdziemy do następnego. Proszę. Według chronologii naszej czasowej. Thank you.
A w tej chwili pokażemy Państwu budynki współcześnie rewidowane. O wpływach modernistycznych, czy może pseudomodernistycznych. Już tego może nie będę komentował, proszę.